strength, now I'm the only one. Only one. Cześć, witam Was serdecznie. Motosamotnik z tej strony, dawniej nawiedzony Dajstar. Zmiana nazwy spowodowana zmianą motocykla. Oto mój muł Suzuki DL650 Wisztrom. Przede wszystkim należy Wam się wyjaśnienie, czemu muł. Użytkownicy tych motocykli nazywają je osiołkami, bo myślałem sobie, osiołek, no może niekoniecznie. Coś ładniejszego od osiołka, no rumak to może, nie? Jest, prawda, zacny Mustang, ale tak sobie pomyślałem, że właśnie połączenie osła z koniem to jest muł. Nie wiem w jakiej konfiguracji, czy ogier konia, a powiedzmy klacz osła daje muła. To teraz tego nie pamiętam, ale połączenie konia z osłem w jakiejś tam konfiguracji daje muła. Osadnicy amerykańscy zdobyli Dziki Zachód dzięki mułom, które objuczone niosły ich dobytek życia na drugi koniec Ameryki. I tak sobie pomyślałem, że ten mój taki ładny jest i niech będzie mułem. Może się to brzydko kojarzy, że jakiś zamulony, że może powolny. Nie jest taki, jest fajny, dla mnie jest w sam raz. Drugie pytanie, czemu motosamotnik? No bo przez 13 tysięcy kilometrów jazdy na nawiedzonym Dajstarze, czyli motocyklu RMT Dajstar 125, jednocylindrowym, 13-konnym rumaku, czarnym macie, czarnym mat rumaku, jak go nazywałem. Raczej większość przejeździłem samotnie, dlatego że wszystkie praktycznie jazdy wykonywałem spontanicznie, bez jakiegoś planowania, a takie podróżowanie, no niestety powoduje, że ciężko się do kogokolwiek dostosować, komukolwiek do mnie, więc raczej jeździłem sam, a zmiana motocykla spowodowała, że nie będę nazywał się już więcej od motocykla, tylko chcę się nazywać sam od siebie. No i tu dziś nad rzeką Odrą w mieście Wrocławiu, tam jest osiedle Różanka, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy na początku mieliście okazję zobaczyć, z tyłu za mną było widać Sky Towera, jak tu dojeżdżałem do nabrzeża, a tam w tle nie pierwszy niebieski most, on jest kolejowy, tylko następny, takie dwa słupki stoją. Jest to most milenijny we Wrocławiu, wybudowany na milenium w ramach obwodnicy śródmiejskiej miasta Wrocławia. Jeszcze tutaj jakby
za mną w tle, gdzie tylko ten jeden komin, takie czerwone budynki, tam takie są reflektory na słupach, to port rzeczny we Wrocławiu. Nie wiem, czy on jeszcze funkcjonuje, tam dalej jest śluza i jas Różanka. Także tak to wygląda nad rzeką Odrą. Ktoś tu pali ognisko, ktoś tu chodzi z psem robić kupy. No tak wygląda rzeka Odra, księżniczka polskich rzek, druga po Wiśle, prawda? No i co, no motosamotnik, czy ja będę dalej podróżował sam? No wszystko oczywiście zależy od sytuacji, od życia. Myślę, że raczej tak, ponieważ daje to niezależność, brak zobowiązań. Natomiast jest parę osób, z którymi przecież mogę pojeździć, chcę pojeździć. No i mam nadzieję, że czas i pogoda pozwolą też na wspólne jazdy, ale pewnie raczej będę jeździł samotnie i dlatego motosamotnik. Bistroma posiadam już od miesiąca, dziś jest ponad miesiąca, dziś jest 5 luty, piątek. 2024 rok, 5 lipiec 2024 rok, a więc jesteśmy już ze sobą 5 tygodni. Jestem zadowolony, razem zrobiliśmy już ponad 1000 km. Motocykl właściwie dobrze mi pasuje, nic mi w nim nie przeszkadza za bardzo. Przebieg na dzisiaj to jest 16 256, czyli mam przejechane 1240 km. No to mogę już cokolwiek powiedzieć o Bistromie. Bardzo fajnie się nim jeździ, chce mi się nim jeździć, to jest przede wszystkim to, że mi się chce nim jeździć. Ja nie mam takiego problemu jak z Daystarem, że się zastanawiałem jechać do pracy nim, czy nie jechać, tylko po prostu idę, wyprowadzam go i jadę, prawda? Jedyne co jakby mnie zaskoczyło, to to, że wyczytałem, że producent podaje, iż Bistrom waży 213 kg, natomiast ja mam w dowodzie wbite 251 kg. Nie wiem skąd taka różnica, ale jeśli waży 251 kg, to naprawdę jest świetnie wyważony, bo ja, wydaje mi się, mam nawet mniejsze problemy z wyprowadzaniem, przestawianiem go, aniżeli z Daystarem, który ważył 166 kg plus to, co mu dołożyłem, czyli sakwy, stelaże do sakw, szyba i oparcia z bagażnikiem. No to powiedzmy mógł ważyć ze 180 kg, to ten waży 70 kg więcej i nie ma problemu, żeby go wyprowadzić, prawda, czy przestawić. Także jest świetnie wyważony. Mogę na nim stanąć na stopkach, jadąc na stojąco nie czuję jakiegoś strachu, obawy. Naprawdę świetnie się prowadzi. Ma dwa poziomy kontroli trakcji oraz możliwość jej wyłączenia. Na początku jeździłem na dwójce, żeby po prostu nie był jakiś taki zrywny. Aktualnie już po miesiącu przeszedłem, że przy dobrej pogodzie po prostu wyłączam tą kontrolę trakcji. Nic się nie dzieje strasznego. Wydaje mi się, że nad nim panuje. Oczywiście nie chcę tam jakby przeceniać swoich możliwości, ponieważ cały czas jestem początkującym motocyklistą. W tamtym roku zdałem prawo jazdy kategorii A, ale nie jeździłem na motocyklu na kategorii A. Także na moim mule te zrobione 1200 km to jest pierwsze 1200 km na motocyklu na kategorię A. I co mogę wam jeszcze powiedzieć? No, Wrocław wygląda pięknie. Nie wiedziałem za bardzo, gdzie przyjechać na ten pierwszy odcinek, ale tak wpadła mi dzisiaj na myśl miasto nad Odrą. Pokażę wam
może mojego muła z nad Odry. To jest charakterystyczna część, cecha, życie tego miasta, prawda? Odra to dzięki jej położeniu, temu, że tędy ona przepływa, miasto zostało założone nad nią jako naturalną barierą obronną i do dziś się rozwija. Mogłoby może inaczej nad tą Odrą się rozwijać, ale pomału jakby to miasto zbliża się do Odry, chce być bliżej Odry. Nowoczesne budownictwo powstaje nad Odrą. Drugi najwyższy aktualnie budynek we Wrocławiu powstanie właśnie nad Odrą, na ulicy Sikorskiego. Być może to tam, gdzie są te żurawie. Być może to jest tam. Kiedyś pływały barki nad Odrą, aktualnie ja kilka lat temu widziałem ostatni raz barkę. Nie wiem, były plany, nie wiadomo, czy one się zrealizują, żeby Odra została przywrócona do funkcji spławnej. Na pewno jazy i kanały, śluzy są remontowane, natomiast ja osobiście nie wiem, kiedy nastąpi przywrócenie życia żeglugowego na Odrze. Żeglugowego w sensie żeglugi towarów, prawda? Ponieważ żaglówki czy tam statki pasażerskie we Wrocławiu pływają. Tam nawet widać, pan pływa na pontonie, chyba łowi ryby. Także nie za głośno się będę zachowywał. No i co? Chciałbym, żebyście zostali ze mną na kontynuacji mojego kanału, lecz pod zmienioną nazwą, jako Moto Samotnik. Myślę, że z Wisztromem pojedziemy trochę więcej, trochę dalej, może trochę dłużej. Co no? I tyle no. Serdecznie was pozdrawiam w ten piątkowy wieczór z nad Odry w mieście Wrocławiu. I tyle no. Moto Samotnik. Pozdrawiam was. Cześć. Nie no, jeszcze muszę tutaj tak dograć wam odpowiedź na pytanie, czemu ja kupiłem tego Wisztroma. Chciałem kupić nowego, ale stać by mnie było co najwyżej na gołego, a resztę doposażenia z czasem może bym dokupywał. Natomiast kupiłem tego egzemplarza, tego muła mojego, przede wszystkim dlatego, że splot zdarzeń spowodował, że mogłem go kupić. On wisiał na Otomoto od około miesiąca, zanim ja go kupiłem, czyli od końca chyba kwietnia. Tak, kwietnia pojawił się w ogłoszeniu salonu Suzuki Motocykle Wrocław. I tak patrzyłem, no widziałem go, że jest do kupienia, nie bardzo brałem go pod uwagę, myślałem o nowym. Ale tak, im bliżej sprzedaży Daystara, akumulacji, jak kapitału, to gdzieś czułem, że chciałbym go zobaczyć, może byłby dla mnie. I kiedy byłem już gotowy i podjąłem decyzję, że kupuję motocykl Suzuki Wisztrom na jakieś 70%, bo brałem jeszcze na 30% pod uwagę GSX-a 8S, i pojechałem do salonu Suzuki Motocykle Wrocław w Długołęce. Zapytałem, czy jest on jeszcze na sprzedaż. Nie, wszedłem na salon
Mówię, na pewno coś kupimy, ale widzę, że stoi ten z ogłoszenia na oto moto. Wisiała na nim kartka, proszę na motocykl nie wsiadać, jest on sprzedany. No i zapytałem się panów z salonu, Przemków, ile się spóźniłem. No i okazało się, że nie spóźniłem się, był zarezerwowany, ale osoba rezerwująca nie zgłosiła się, nie ma z nią kontaktu, a kartka wisi, żeby po prostu nikt na niego nie wsiadał. Więc gdy go zobaczyłem, piękny szary kolor, wyposażenie, gmole tutaj z przodu, posiada gmole chroniące go przed upadkiem z tej i z tej strony. Posiada deflektor do szyby, posiada tutaj te handbary tak zwane, no kufer z tyłu centralny, prawda, razem z tym mocowaniem do kufra centralnego. Coś jeszcze ma, a i tu ma takie niestandardowe te stopki, sety kierowcy. Miał jeszcze takie szersze lusterka z jakiegoś innego modelu. I mówię, pytam się jeszcze, ile bym musiał dopłacić za takie wyposażenie do nowego motocykla. No, wyszło tam kilka tysięcy. Z nowym to by wyszło 40 parę tysięcy, 4 chyba. No i mówię, nie. 15 tysięcy najazdu i 16 kilometrów, mówię, to prawie jak nowy, tyle co Dajstar. Mówię, nie potrzebuję nowego, z pokorą podchodzę do życia, opinie motocykl ma dobre, więc stwierdziłem, biorę tego. No i tak, udało się przed Bożym Ciałem w czwartek sfinalizować transakcję i w Boże Ciało, w Wigilię Bożego Ciała muł był już u mnie w garażu. No i żeśmy drugiego to już chyba z żoną pierwszą przejażdżkę zrobiliśmy, ale troszkę się bała, bo no jest różnica pomiędzy 125 a taką 650, która ma 71 koni. No jest różnica ogromna. Dobra, no to wiecie już, czemu kupiłem jego, tego muła. Jestem bardzo z niego zadowolony i mam nadzieję, że będzie mi służył i spełnimy swoje marzenia, zrealizujemy podróże, te, które siedzą mi w głowie. I tyle, no. Jeszcze taki look na DL-a i luk na miasto. Dobra, żegnam się z wami, jadę do domu. Jutro postaram się, w sobotę 6 lipca. Ma być bardzo gorąco. Być może pojadę na drogę 100 zakrętów i na Polanę Jakuszycką, ponieważ jutro motokadr będzie tam robił zdjęcia, więc jest okazja zrobić w motokadrze zdjęcia na nowym motocyklu. Pozdrawiam was serdecznie. Jeszcze raz, Motosamotnik, Wrocław, Odra, 5 lipca 2024 roku. Hej! Nie zdążyłem, ale przejechał właśnie pociąg jadący z Poznania. Nie zdążyłem, bo wymieniałem baterię w kamerze.